Witam wszystkich, z tej strony Kłodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w GTA San Andreas. Moi drodzy, w poprzednim odcinku zajmowaliśmy się misjami pobocznymi, w sumie jedną misją poboczną, czyli misją parkingowego, co oczywiście przyniosło nam taki efekt, że w miejscu, w którym właśnie robiliśmy tę misję, będzie nam się generowało sianko, a wiadomo, że sianka nigdy nie za wiele. Tak więc cóż, w poprzednim odcinku był poboczny temacik, tak więc w tym odcinku zajmiemy się, że tak powiem, stawianiem naszego warsztatu na nogi, czyli no po prostu zajmiemy się własnym biznesem, tak więc cóż, bez przedłużania lećmy z kolejną misją. Hey homies! What up, Carl? What the fuck is going on? Do I look like a hooker to you? What? Those assholes keep saying shit to me. Who said this to you? The construction workers up that hill. I'ma fuck them up. Nah, hold up. I got this. I need to go teach him a little respect, huh? That's right. Yeah. I've been thinking about getting me some new land anyway. Na straż firmę budowlaną. O, jakżeż lubię tę misję. Zniszcz wszystkie baraki i zabij brygadzistę. Może być. Chyba się kółka zbagowały w tamtym tym spychu. Do zniszczenia baraków można użyć sprzętu budowlanego. No i oczywiście tym się zajmiemy. Tak, naubliżaliście siostrze CJ-a. Cóż, głupi to był pomysł. Albo wiecie co? Wezmę sobie tę łopatę i wcisnę kit, że ja tu do roboty przyszedłem, jakby co. Kierowniku, ja tu miałem fundament przekopać. Ciekawe, czy dadzą na to nabrać. Pany tutaj... Oj, chyba się nie dadzą nabrać. Na pewno się nie dadzą nabrać. Dobra, moi drodzy, siadamy szybko do spychu. Spycha. I lecimy z barakami. Tu oczywiście mamy określony czas na to. Trzeba tylko uważać przy tych barakach, niektóre jak są te beczki poustawiane, żeby mniej walnąć. No i też trzeba pamiętać o tym, że spych ma skręt na tylną oś, co powoduje, że się go bardzo dziwnie kieruje. No i oczywiście mamy, kurczę, konkurenta jakiegoś tutaj. Zróbmy sobie ten... jak to się nazywa? Koridę byków. Normalnie zapaśnicy. Ja jestem mocniejszy. Cofaj się przede mną. Okej. Okay. A, ten próbuje zbułować spych. No to... Okej. Okay. Niech próbuje. Cyk. Jeszcze tylko dwa baraki. Dobra, ziomek mi tu nawet pomaga. Pewnie mu nie podnieśli na godzinówkę stawki i się mści. Okej. Okay. Tego przy okazji sobie przejedziemy. I na ostatni barak trzeba uważać, bo on tutaj ma... Właśnie te beczki. No właśnie. What's all that damn clatter? Holy crap, I didn't see nothing. Wepchnij przenośne WC do rowu i zaleje betonem, dobra. Okej. Okay. Może być, czyli brygadzista musi spać z rowerka. Dobra. Tak więc lecimy z nim. W sumie moglibyśmy się tego ziomka pozbyć i chyba się go pozbędziemy, bo zaczyna mnie denerwować. No, piękny hedzik i już nam przeszkadzać nie będzie. Tak samo ty. Tak samo ty, bo mi chłopaki zaczynają się denerwować. Panowie, budów jest dużo, dajcie sobie spokój. Tu i tak jest brzydko, mokro i tak dalej. A przykład ten teren mi się przyda. Dobra, czyli tu musimy przewrócić ten kibelek do tego wykopu. Spoko, lubię tę misję, naprawdę ma świetny klimacik ta misja. Taka bardzo nietypowa, ale lubię to. Dobra, ten ziomek się strzela, mniejsza z nim. Dobra, dobra. Nie przesadzaj. O matko, jak tam teraz... Co tam teraz musi być za odór, nie? Jak tam się to wszystko wywaliło. Ty się, ziomek, nie przejmuj ubraniem. Nie, chłopaki, ja was muszę tutaj powstrzymać. Dobra, jeden, drugi. I gdzieś tu jeszcze jeden był, nie? Trzeci. Nara. Okej. Okay. Czemu ty, CJ, nie chcesz wpływać na ten spych? Bez sensu. Dobra, nie ma już koniec zabawy, turlamy to do końca. Nie pomogą ci, bo nie poniosłeś im stawki, grzbiecie. Dobra, kibelek wturlany. Ale mi zasadził podwójnego kopa. O, panie. Taka zniewaga powagi wymaga. Tak, nie będziemy się bawić. Dobra. Heniu, teraz będziemy zalewać beton. Dobra, grucha jest, wszystko jest, okej. Okay. Elegancko na wstecznym. Tutaj trzeba mieć uprawnienia na transport, prawo jazdy na wszystkie pojazdy.
No i robimy misję. Mam nadzieję, że się policmajster nie przyczepi. Nie. No i pięknie, misja wykonana. Oczywiście, moi drodzy, za tę misję usłyszenia nie mamy ani szacunku, bo sami sobie szacunku nie będziemy nabijać, ani też sianka. Ciekawe, co się zastygło już. Już zastygło, jak to szybko związało? Jak to możliwe, to mogło tak szybko związać przy takiej wilgotnej pogodzie? Normalnie San Andreas ma jakąś tyle dziwną... San Fierro jest jakiś dziwny klimat. Dobra, zablokujemy całą drogę gruchą, bo tak. Okej, okay, ciekawe, ile tu jest kubików betonu. Któż do mnie wyzwania? Hey Jethro, what up? Well, I was talking to Caesar and, don't get me wrong, dude. I mean, you are one out there dude when it comes to driving, man. But Caesar, he told us how many cars you get through, dude. And me and Dwayne were like, whoa! What is your point, Jethro? No point, man, no point. Just that there's an advanced driving school, like, just up the road from the garage, man. Like in Doherty. Driving school? Man, exactly what you trying to say, man. Nothing, man, nothing. It was Dwayne's idea. I think you're, you know, cool and shit. I better go, CJ. I'll see you later. Okej, okay, czyli Jethro dał nam delikatnie do zrozumienia, że słabo jeździmy, bo skasowaliśmy... Skasowałem kilka bryk. O, czekajcie, bo teraz jedzie tramwaj. Ja to muszę zobaczyć, czy on sobie tu poradzi. Bo ja to zrobiłem niezły Meksyk tą gruszką. To będzie warte zobaczenia, uwaga. Czy Karol Krawczyk sobie poradzi? No raczej. On się przep... On będzie teraz... Czekajcie. To będzie dobre, czekajcie, ja muszę to zobaczyć. Ja wiem, misje misjami, ale fan z gry najważniejszy, nie? Ładnie tu się zbagowało. Okej, okay. Czyli jakby ktoś zamówił tramwaj, a jednocześnie gruszkę, no to spoko. Jak się zwiksowało. Obczajcie to, co się teraz dzieje. W ogóle jeszcze tęcza wyszła. Tam widać naprzeciwko mnie. Żebym tylko nie wpadł pod to, bo zginę. Co tu się... No nie, no ja tu będę z tym leciał. Normalnie, teraz czekajcie, radiowóz. O, masakra jakaś. Wszystkich kasuje. Jaki to jest taran w ogóle? No, zobaczymy tam pod górkę. No, no. Aj, skręcił, szkoda. Szkoda. No dobra, jeżeli tyle fanów nam przyniosła ta gruszka, no to wsiadam. No, mamy fan, nie? Mniejsza z tym. Zaczniemy, moi drodzy, kolejną misję, bo na troszkę czasu zeszło. Okej, czyli Jethro dał nam namiary na szkołę jazdy, którą oczywiście będziemy robić. Tylko, że na nią oczywiście musi przyjść odpowiednia pora. Wydaje mi się, że najlepszą porą będzie albo następny odcinek, albo za dwa odcinki. Tu ją zostawiamy. I biegniemy do misji, bo pan policjant chce mnie aresztować, więc lecimy. CJ! You got it? Hey, my cousin just called me. He gave me a tip about a baller's car going to San Fierro to score yay. Shit! We gotta find out who's supplying those cats. Read your mind, Holmes. I picked them up at the Mulholland intersection, and I'm trailing them now. Okay, I'm coming to meet you. Better make it fast, Holmes. These boys aren't hanging around. Okej, okay, jedź po Cezara. Nie cierpię, moi drodzy, tej misji. Nie cierpię tej misji, ponieważ jest dużo jazdy. I ta misja, moi drodzy, w ogóle jest przerobiona. Znaczy przerobiona, inaczej. Ona była po prostu inaczej konstruowana. Do czego ja piję, to będziemy już, moi drodzy, wiedzieć podczas... podczas tego, kiedy tam dojadę. A wracając do samego tutaj San Fierro. O matko, tak ja policji nie zgubię nigdy. Jak pech, to pech. Mniejsza z tym. A tu nie było dziś przypadkiem gwiazdki? Coś... Coś mówisz, że to jest gwiazdka. Jest gwiazdka i super fura. Bang. No to w ogóle nie ma co zbierać. Bierzemy, to jest chyba Bullet. Jedna z najfajniejszych fur w San Andreas, jak, oczywiście jak dla mnie. Ma świetne, świetne osiągi. Tak, to jest Bullet. Moi drodzy, San Fierro ma to do siebie, znaczy różni się tym od Los Santos, że w San Fierro naprawdę można więcej sianka zarobić i to nie mówię o misjach pobocznych, tylko samych misji, tak? Same misje są dużo bardziej lukratywne, jeśli chodzi o finanse, dużo więcej można tutaj sianka zarobić. Ale cóż, no fotograficzna okazja, czyli będziemy musieli
namierzyć transakcje między Balasami chyba, a naszymi dawnymi ziomkami, coś takiego. No i ta misja została kompletnie przebudowana, tak? Ta misja miała być robiona nie z lądu, tylko z powietrza. Ale niestety zostało to zmienione na gorsze. Nie wiem dlaczego twórcy się zdecydowali na taki krok. Cóż, no nie, jest to nieprzyjemne wydłużenie tej misji, bo zobaczcie, jaki my kawał drogi musimy naginać. Obczajcie to. No to jest po prostu niemożliwe, tak? No taki kawał drogi musimy jechać, bo tak, i ja pół odcinka będę jeździł teraz. Oczywiście można było powiedzieć, Quahodron, możesz to wyciąć, ale ja nie wycinam. Bo dla mnie rozgrywka jest rozgrywką i tyle. Czekajcie, najlepiej ja bym pojechał tutaj i sobie zeskoczył z tej górki albo coś, zobaczymy. No w każdym razie nie fajny zabieg, że twórcy tutaj, wydaje mi się, to nie było do końca zamierzone, takie wydłużanie rozgrywki, bo rzadko zdarzają się misje, które musimy taki kawał drogi robić. Znaczy zdarzały się takie misje podczas naszej nieobecności w Los Santos, no. Podczas naszej nieobecności w Los Santos, kiedy wylądowaliśmy na tych terenach wiejskich, nie? To były tam wiksy, że musieliśmy jechać tam z 5 minut od miejsca A do miejsca B. Ale generalnie w samym tam Los Santos, czy jak widzicie też San Fierro, to się nie zdarza i dobrze. Czekajcie, czy teraz będzie lepiej jechać tą ścieżynką tu? Nie. Lepiej jedźmy tą główną drogą tutaj. Oczywiście tak długo będę jechał, na ile pozwoli mi wytrzymałość fury Bullet. Tak więc ciśniemy. No i cóż, wracając, w San Fierro, moi drodzy, naprawdę można będzie dużo więcej sianka zrobić. Bo jedną z takich pobocznych rzeczy, jaką chcę ogarnąć, to wykupić wszystkie posiadłości, jakie są możliwe do wykupienia w całym stanie San Andreas, nie? Mam nadzieję, że mi się to uda, bo są tutaj naprawdę wszelakie i różnorakie sposoby na zarobienie gotówki, to dużej, ale o tym powiem, kiedy już tam będę chciał ją zarobić. I czekajcie, moment, chwila, teraz tak, zjedz z tego mostku tu, czy nie? Jedźmy dalej, bo my pociśniemy sobie tu. Mhm, tu będzie dobre miejsce na zjazd. Tak więc zobaczcie, nie musimy jechać, nie? Ale no, inaczej, może umiejscowienie, czy też miejscówka naszego tutaj Cezara została po staremu, ale środek lokomocji, że tak powiem, się zmienił, o. Ale na szczęście już jesteśmy na miejscu. I nawet się tego Bulleta udało nie rozbić. Okej, okay, wsiądę do samochodu Cezara, ale coś tam grzebie przy kółkach. Dobra. Dzięki Bogu, że ta misja też nie jest zrobiona na czas. To był chyba skis wtedy. Dobra. Dobra, uda się do Angel Pine. Jaki to jest kawał drogi? Zobaczcie, moi drodzy, musimy ile z powrotem jechać. O. Czekaj, gdzie jest Angel Pine? Tutaj, jasny gwint. No nie, no twórcy, żeście chyba oczadzieli. Dobra. I moi drodzy, jaka jest największa bolączka, jaki jest największy bubble tej misji? Największy bubble tej misji to jest to, że nie możemy rozbić auta Cezara. Kiedy je rozbijemy, no to misja może być już po prostu, no jest uznana za niezaliczoną, mamy faila i tyle. Dobra, teraz którędy by najlepiej tu jadł do Angel Pie? Najlepiej będzie chyba skręcić tutaj teraz chyba w lewo. Delikatnie jedziemy, żeby fury nie rozbić. Czekajcie, że ja dobrze jadę? Tak. I teraz potem zjedziemy sobie tutaj obwodnicą. Obwodnicą sobie zjedziemy, albo sobie wjedziemy po prostu tutaj i pojedziemy bokiem. Autostradą, no tam jadąc zgodnie z przepisami, czyli po prostu nie pod prąd, że tak powiem. Czy ja tu mogę gdzieś wjechać tak szybciej? Byłoby fantastycznie, gdyby tak się dało gdzieś tutaj wjechać. Tylko się boję, że na tych nierównościach, no właśnie, mogę się wykoprytnąć kołami do góry. Nie, wjedziemy. Dobra, mamy to. I teraz możemy cisnąć. Na szczęście fura Cezara nie należy do wolnych, więc możemy sobie tutaj ładnie rozwinąć prędkość. A wracając do tego, co mówiłem, no tutaj właśnie jest najgorszy bubble ten, że niestety no musimy bardzo mocno uważać, żeby furka się nie wywaliła. I generalnie, moi drodzy, już teraz mogę powiedzieć, że tę drogę tutaj konkretnie, ten etap mieliśmy cisnąć w helikopterze. Tak więc no wiadomo, jak szybko się pokonuje trasę helikopterem, a jak szybko normalnie na czterech kołach, nie? Tak więc no, czemu się twórcy zdecydowali na taką zamiankę? Naprawdę nie potrafię na to pytanie racjonalnie i tak po prostu logicznie odpowiedzieć. Jeżeli wy macie jakieś tutaj teorie na ten temat, no to śmiało się podzielcie tym w komentarzach, ale ja naprawdę
Chociażbym nie wiem jak chciał, nie potrafię tego wytłumaczyć. Dobra, jest ciemno, ale mam nadzieję cichutką, że przede wszystkim przejedziemy tutaj koło policjantów, żeby nas tutaj do okejtów. Robią w ogóle chłopaki drive-by. A mi to jest niepotrzebne. Weźcie, spłyńcie. No dalej, bo ja to muszę... Dobra, wyprzedzamy ich jak najszybciej. Co miałem mówić? Mam nadzieję, że uda się tę misję zrobić za pierwszym razem. I w ogóle dziwne będzie to, jak będziemy wykonywać tę misję. To też jest takie trochę nielogiczne. I my tutaj chyba byśmy musieli zjechać, nie? Do Angel Pie. Tak, to jest ten zjazd. Oczywiście, moi drodzy, Angel Pie znamy jak własną kieszeń, no bo wiadomo, była to robiona misja sanitariusza. Okej. Wbijamy na miejsce przeznaczenia. Na szczęście się udało. Dobra, wbijamy na dach. Cyk. No i lecimy, zobaczymy co tu się wywija. Sfotografuję twarz każdego, ale śpiesz się, nie zapomnij zrobić zbliżenia, dobra. Czyli tu mamy na stałe, że tak powiem, zatkany aparat, czy też wkręcony aparat. Rod, you sherm head. This business is bigger than any gang, is it? Rod, little bitch. Następny raz artysta. This guy take himself real serious. That's T-Bone Mendez. What now? Is that it? Następny artysta. Hey, who's the gringo? I don't like the look of that guy. This more than a few thugs pushing product. It's a serious organization. Dobra, i tu jeszcze jeden koleś. How many of these clowns are there? Ah, I know a pimp when I see one. They being clever about this. It ain't no exchange of nothing incriminating. That was some heavy shit. We better split up and get out of here. I'll meet you back at the garage, eh? Coolio, we got what we came for anyway. Misja wykonana, szacunek plus, moi drodzy, ale jechaliśmy 10 minut. Hey Caesar, the Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Sekundka, gdzie oni tutaj opychają ten to? Czy warto było mi po to jechać? Jak już tu jak blisko jesteśmy, to wiecie co? Skorzystajmy. Okay, I'm gonna see what I can dig up. Czy to mi się, moi drodzy, w ogóle opłaci? Ale teraz tak, obczajcie ten motyw. Jechaliśmy przez 10 minut, żeby zrobić 4 zdjęcia. Brzmi logicznie. Jak oni tu jadą? Którędy? Oni jadą gdzieś tu na przełaj, no to się wrócimy. Żeby zrobić 4 zdjęcia z bliskiej odległości, narażając się na to, że nas zobaczą. Nie? Największe penery to jakaś poważna transakcja narkotykowa i co, oni nie widzieli nas z tak bliskiej odległości, dosłownie przez szerokość jezdni, no tu żadnej logiki nie ma, absolutnie żadnej logiki nie ma. I zaczynam żałować, że wybrałem właśnie tę misję, żeby udaremnić kolejną transakcję narkotykową, ale widzieliśmy tam Ridera. Co dziwne, nie było tam Big Smoke'a. Nie było tam Big Smoke'a, był jakiś T-Bone Mendez, był jakiś Alfonsinho niby. I to wszystko, czekajcie, jak oni tutaj teraz jadą. Tędy, no nie warto za nimi jechać, trzeba im przeciąć drogę gdzieś. I przede wszystkim muszę zmienić furę, bo tą furą to ja mogę sobie, wiecie, nie? Propan-butan rozwozić. Więc nic tak, więc moi drodzy, ta misja kompletnie bez sensu. A słyszeliście też dialogi. Były krzyczane te dialogi, one nie były mówione, o matko. One były krzyczane. Tu się teraz nawywijało. Były krzyczane, ponieważ my tę misję mieliśmy robić ze śmigłowca. Co miało dużo więcej sensu, dużo więcej logiki. I byłoby dużo lepszym rozwiązaniem, ale oczywiście tego nie zrobiono, no bo panowie z Rockstara powiedzieli, że po co. Lepiej ja 10 minut zrobić 4 zdjęcia w 2 sekundy i koniec misji, nie? Dobra, oni jadą gdzieś tu, no to im przetniemy drogę. Wiem, że może trochę czas tracę, ale chcę chociaż raz zobaczyć, bo ja powiedziałem, że bardzo mało sianka z tego jest, ale chcę się przekonać na własnej skórze. Tak więc, moi drodzy, wybaczcie mi to, ale być może jest to jakieś ciekawe rozmaicenie. No w sumie jest to, nazwijmy to praktycznie misja, może nie tyle co główna, ale jest związana ściśle z fabułą, nie? No bo transakcje narkotykowe, Big Smoke, te sprawy, no to okej, okay, niech to ma trochę sensu, okej. Okay. Dobra, no może się usprawiedliwiam, ale chcę to po prostu sprawdzić, bo nigdy tego nie robiłem.
O, jak tak będę jeździł, to ja w ogóle nic nie ogarnę. Gdzie oni jadą znowu? Tu. Dobra, no może się uda. Najwyżej będę żałował. Czyli bardzo jeżdżony odcinek dzisiaj. Matko, jedyna ile kilometrów narobię normalnie jak kierowca zawodowy. Ale przynajmniej mogę trochę pogadać, poopowiadać. I porozwodzić się właśnie nad tą misją, która jest dla mnie po prostu, no, przez zmianę właśnie taką, o której mówiłem, czyli przez zmianę środka lokomocji, misja jest kompletnie bez sensu, kompletnie nieprzemyślana, bardzo czasochłonna i nielogiczna, nielogiczna, no bo jak mówiłem, no przez szerokość drogi nas nie widzieli, tak? No my jesteśmy teraz zaprzysiężonymi wrogami i co? I oni nas nie widzą przez ten, przez... przez szerokość jezdni? No, to jest tak gruby mięśni szyte, że koniec świata. Dobra, gdzie oni są teraz? Oni są tutaj. No, jesteśmy bardzo blisko tych cwaniaków. Saber to jest Saber, dobrze, nie zielony. Aha, oni tu już zjechali. Jak zjechali, to dobrze, tylko żebym ja teraz się nie wywalił gdzieś na... O, oni jadą na przełaj, tu, ja ich widzę. Dobra, ale im teraz zajadę drogę. Oj, ale było blisko. Gdzie przez ten zagajnik, pierunie? On się tu też, widzę, obija. No i to teraz tak będziemy się gonić po tym lesie. Szkoda, że motorka nie mam, jakiego właśnie Sancheza. Okej, nie będzie łatwo. Oni tutaj mi... ale oni tu mieszają, jeszcze stalowe baloty. No to nieźle. Ale oni mi tutaj mieszają. O kurcze. Dobra, spoko. Teraz jest git. Czy on jest w ogóle wywalalny, ten koleś? Nie. On jest niewywalalny, on się nie może wykopytnąć kołami do góry. Tak więc totalnie średnio. No musiałbym go chyba zdmuchnąć po prostu, odstrzelić. No ale on mi tu miesza, on mi tak miesza, że ja nie mogę go w ogóle dogonić. Trzeba było inną furkę wziąć, ale tam, no, na tych wiejskich drogach, no to wiecie co mogę znaleźć. No Saber to było najlepsze, co mogłem ogarnąć. A jednak się możesz wykopytnąć. No 2000, tak? 2000 niecałe dolców. Czy to jest rentowność? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Dobra. W każdym bądź razie, moi drodzy, mamy to ogarnięte. No 2000 zarobiłem, prawie. Więc luz. Już nigdy więcej tego nie będę robił. Gdyby to było z 5000, to jeszcze była gra warta świeczki. Za 2000 się to nie opłaca. I teraz gdzie najbliżej do San Fierro? Do San Fierro najbliżej by było, wiecie co? Najbliżej byłoby drogą kolejową. Najbliżej byłoby torami. Co to był za znikający jakiś punkt? Widzieliście to? Nie podoba mi się to. Tu w ogóle żniwa. Może być. Niech żniwują chłopaki. Najbliżej będzie torami. I w sumie no, tylko możemy trafić to na pociąg, więc pełen luz. Ale ja muszę tu wjechać, nie? Tylko tutaj nie wjadę. Muszę się cofnąć znowu. Na łagodniejsze. Tu. No. Kręcim. CJ, dawaj. Na torowisko. Dobra. Baja bongo. Teraz możemy, moi drodzy, lecieć. Tak więc, jak mówię, no. Zrobiłem tego kuriera. Znaczy, właśnie tego cwaniaczka, który miał tam przemycać prochy. Tylko i wyłącznie po to, żeby w sumie udowodnić wam i sobie, że to się nie opłaca. Tak więc luzik. I tak jak mówiłem, torowiskiem pociśniemy sobie jak tylko najszybciej się da do naszego warsztatu. Tam sobie zrobimy kolejną misję. I tak to będzie się mniej więcej prezentowało. Jeszcze, o matko, jak tutaj jest ciemno. Jeszcze wiecie co, zanim pewnie wjedziemy do warsztatu, ale teraz mam wiksę. Ła, taki trochę creepy ten most nawet. Jeszcze zanim wejdziemy do warsztatu, to chciałbym sobie troszeczkę kupić giwer. Więc to też pewnie uczynimy, uzupełnię sobie też kamizelkę i tak dalej. Okej, tu jest nasze rancho, do którego pewnie już nigdy nie zajrzę. 100 tysięcy poszło w błoto. No ale jeszcze mam ile? 50 koła, tak? No nie całe, teraz troszkę na giwery wydam. I w sumie jeszcze po takim czasie to mógłbym wpaść zaraz do tego. Przepraszam, mógłbym wpaść zaraz do naszej tutaj miejscówki, gdzie robiliśmy misję parkingowego, bo przez ten czas, który tutaj już spędziłem, to z pewnością mi się wygenerowało całe sianko. No bo nie wierzę, że nie. Ale najpierw, moi drodzy, tak jak mówiłem, wlecimy sobie do Ammonation. Ono chyba aż tak daleko nie jest. No i pięknie, dobrze sobie tutaj skróciłem trasę do San Fierro, bo tutaj autostradą to bym naprawdę stracił dużo więcej tego czasu.
I ogólnie tam mówiłem, bardzo jeżdżony ten odcinek jest, że jasny gwint, koniec świata. Dobra, prawie jesteśmy na miejscu, ten Sanchez zaraz ducha wyzionie. Byle się tylko świeca nie zalała. Okej. Nie no, pojedziemy dalej prosto tutaj. I zaraz wbijamy sobie na... na to miejsce tu. W sumie dziwnie, bo słyszymy w radio MC8, a przed chwilą właśnie go widzieliśmy w formie Ridera, nie? Okej, to jest siłownia, mnie to nie interesuje na razie, chociaż tutaj zawitamy z czasem. Ale ja chcę wbić do Tegec, Szmeges. Do Amunation, który jest gdzie, bo ja nie wiem. Tak se jeżdżę i nie wiem. Tu. Bo ja jeszcze będę musiał, tego nie w tym odcinku już oczywiście, ale będę musiał ogarnąć kwestię... Będę musiał ogarnąć koniecznie kwestię zmiany wyglądu naszego bohatera. Wiecie, ubrania, te sprawy, dobra. Muszę mieć mocnego skilla w motorze, że się nie wykopertnąłem na takim... na takim tutaj, że tak powiem, wertepie. A gdzie jest ten Amunation? Jest jakoś dziwnie tu umiejscowiony. Tutaj, dobra, jakoś tak bardzo dziwnie. Okidoki, zobaczymy, co oni tutaj mają ciekawego w tym Sunfire of Amunation, bo ja tu w sumie jeszcze nie byłem. No na tą, na strzelnicy też będziemy musieli kiedyś wejść. Matka, jak strzelają. Pistolety, 9 mm, ile mam tej amunicji tutaj? No, w zupełności mi wystarczy, i tak tego pewnie nie wykorzystam. Małe PM-y do TK. Wiecie co, wezmę sobie... Tak, żeby mieć te 1200, taki dobry zapas. Okej, więcej mi nie trzeba. Strzelby. Czy ja w ogóle mam strzelbę jakąkolwiek? No, trochę mam, więc to mi na razie wystarczy. Rzucane gra... Wiecie co, wezmę sobie 5 granatów, bo ja miałem te samowybuchowe, te bomby, nie chcę ich, bo mi tam się nie za bardzo przydadzą. Kamizelkę oczywiście sobie też uzupełnimy. Zwłaszcza, że mam mieć 150%, bo wiadomo, robiliśmy misję policjanta. Karabiny, co to jest za karabin? Aha, to jest ten, to nie potrzebuję, bo to jest pewnie drogi jak byk. I PM-y to jest to, dobra, SMG niepotrzebne. Dobra, nie wiem, czy nawet z tych granatów skorzystam, ale no wiecie, wziąłem je, bo tak. Dobra, Sanchez stoi, niech sobie stoi. Tak więc co, moi drodzy, jeszcze tylko wskoczymy. Wskoczymy sobie tylko w miejscówkę tego, z miejscówkę. W miejscówkę tam, gdzie mamy ogarnięty temat z naszym oczywiście. Aha. Ja teraz niezły wywijas. Po prostu czasami jestem tak ślepy, że dramat. Tam, gdzie robiliśmy misję parkingowego, pyk, pyk i koniec. Tylko ja tu gdzieś oczywiście pojechałem jakoś po japońsku. Koniec świata, sama jazda w tym odcinku. Mam nadzieję, że da się to oglądać w ogóle, bo tragedia. W ogóle ostatnio YouTube mi stwierdził, że jeden z odcinków jest nieodpowiedni. Chyba 16 odcinek. Jest nieodpowiedni dla widzów poniżej 18 roku życia. Tak więc sorry, kochodron, spłyń i tylko weryfikacja 18+ tutaj da radę. A co ciekawe, żaden odcinek z Manhunta takiej weryfikacji nie dostał. Tak więc logika 10/10. Ja w ogóle nie mam pytań. W ogóle nie mam pytań co do tej kwestii, bo czasami naprawdę przecież jak dostałem do tego, do Master Rally, dostałem jakieś ograniczenie wiekowe do rajdówki, czujecie to? Gdzie nie ma tam grama krwi, ani jednego przekleństwa, tam nawet ludzi nie ma. Tak więc no, czasami te po prostu te ograniczenia są rzucane na ślepo przez AI czy tam jakieś te inne algorytmy. Dobra, żeby te furę tylko opanować. Czy to było tu? To musi być tu. A gdzie to sianko nam się generuje? Tutaj. Cześć panowie, jak tam w robocie? Mam nadzieję, że spoko. Jest dwójeczka? No ba. No i pyk. I praktycznie to, co straciliśmy na tej... to straciliśmy na... w Amunation odzyskaliśmy teraz. Dobra, wracamy do warsztatu. Te furę pasowałyby też od... odstawi do garażu, nie byłoby to głupie. A w sumie mniejsza z nią. Tych fur tu jest na pęczki, bo tutaj też są lepsze furki. No w sumie też są biedniejsze i bogatsze dzielnice, tak jak w Los Santos, więc to też niczym dziwnym nie jest. Okidoki. No to ciężko wymanewrować. Dobra. Nawet jej nie uszkodziłem po drodze, lol, nieźle. Dobra, moi drodzy, kolejna misja. Hey, cabrón. Hey, man, you get them flicks developed? What's up, Woozy?
Hey, Carl. I was just explaining to your brother-in-law that we were friends. Oh, yeah? Well, look, Woolsey, I need to get some info from you, man. What exactly do you boys want to know? Who are these putas, Holmes? Why don't you go take a look? These guys? Yeah. They're the Loco Syndicate. They're pretty big time, I think. Don't have any dealings with them. We don't touch blow. Now, this guy runs things. I don't know his name. This guy is T-Bone Mendez. He's the muscle. And who's that guy? That's Jizzy B. He's the biggest pimp in town. He helps set up the deals. You know, concierge of sorts. Hey, then he my way in. How I get to him? Oh, Jizzy? Jizzy runs the Pleasure Domes Club in that old fortress under the Gant Bridge. Hey, good looking out, Woolsey. No problem. Don't be a stranger. All right. Uda się do klubu Jizzy'ego, może być. Lecimy, moi drodzy. Cyk. Ale chwileczkę. To była ten? To była tylko cutscenka? O matko. Jak bez sensu, ja myślałem, że będzie kolejna mi... Łe, no to... Pff. Jak bez sensu, dobra, parkujemy furę. Tylko nie wiem, czy ja to ogarnę, takie parkowanie. Myślałem, że to będzie cała pełna misja, to była tylko cutscenka i nawet nie było, nie wiem, mission complete albo coś. Ale okej, wiemy przynajmniej, kim jest GZB, największy Alfonsinio w mieście. Wiemy, że T-Bone jest mięśniakiem, czyli kimś w rodzaju, nie wiem, ochroniarza. No i ten goleś w karniturku nie wiadomo, kim jest, ale jest w każdym razie najważniejszy, największy pener z nich. Tak więc cóż, moi drodzy, w następnym odcinku z pewnością będziemy kontynuować temat naszego tutaj warsztatu, bo misje UZ niby są, ale ich nie ma, bo my możemy je odblokować w dowolnym momencie, ponieważ musimy wykupić interes, musimy wykupić sklep. Tak więc tutaj nie traktuję jako, wiecie, misje, które się po kolei pojawiają, bo ja zwykle robię misje po kolei. Tak więc w następnym odcinku na pewno będziemy robić misje związane z naszą tutaj, z naszym warsztatem i nazwijmy to z mocniejszym tutaj usadowieniem się w San Fierro i po prostu musimy sprawić, żeby CJ i jego ekipa stała się tutaj, żeby się stali tutaj jak najmocniejszymi graczami. Tak więc już, moi drodzy, odcinek bardzo mocno jeżdżony. W sumie trzy misje się udało zrobić, z czego jedna była cutscenką, tak więc no, nie cierpię takiej misji, bo to jest tak mocno gubiony potencjał, bo to jest niby misja, ale ona jest podzielona na dwie, tak? Czyli mamy cutscenkę, misja skończona i możemy zacząć kolejną. A to powinno być jednym ciągiem dorobione, ale no już nie czepiajmy się tego. Tak więc cóż, moi drodzy, żeby nie przedłużać, jak dalej będą toczyły się losy CJ i jego ekipy oraz czy CJ w końcu tym warsztatem i całą swoją ekipą, że tak powiem, zaistnieje w San Fierro, tego wszystkiego, moi drodzy, dowiemy się w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w GTA San Andreas. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!